Dzień dobry, witam Was serdecznie. Kolejne nagranie Testy TV z warsztatu Domi Drewno. Dzisiaj usiądźcie, bo to, co zobaczycie, naprawdę powala z nóg. Dwa przepiękne strugi z Bridge City Tools. Tak to wygląda, słuchajcie. Same opakowania to jest już jak ekskluzywna biżuteria, a to, co zobaczycie w środku, powala. Naprawdę. Zacznijmy od mniejszego struga. Dobra, duże opakowanie na bok. Już tutaj to rozpakowujemy. I tak, tutaj jest taka przepustka na jedno ostrzenie z firmy Dictum, więc to warto zachować, jeśli oczywiście ktoś nie ostrzy własnoręcznie. Jest instrukcja w języku angielskim. O, jest też po chińsku. Dla braci z Chin. Ok. I teraz uwaga. Zobaczcie to. Maleństwo, nie? Niesamowite maleństwo. Ale naprawdę nie dajcie się zwieść, bo to maleństwo naprawdę robi robotę. Tak to wygląda. Jest oczywiście otwierane usta są w tym strugu. Zanim przejdę do omawiania samego strugu, jeszcze Wam tylko przypomnę, że ta firma Bridge City Tools, kiedy zaczęła swoją działalność, robili tak zwane produkcja na żądanie. Czyli oni tworzyli jakiś produkt, tworzyli projekt, później produkt i pokazywali to światu. Mówili, jaka jest cena i ile osób musi się zebrać, żeby to wdrożyć do produkcji. I normalnie była lista na stronie, można było się zapisać, wpłacić, właśnie nie pamiętam, czy wszystko, czy część pieniędzy, i trzeba było czekać. I nie wiadomo ile. Żeby to było tak, że na przykład 50 osób albo 150 osób. Nie wiadomo było, czy czekać będzie się tydzień, miesiąc, czy może rok. I słuchajcie, takie strugi powstają właśnie w takich firmach. I tutaj jeszcze jedną Wam rzecz zdradzę, że oni wyszli z takiego założenia, że wszystkie ich sprzęty, ja już pokazywałem kątowniki, pokazywałem chyba kilka takich przyrządów do cięcia na pilarce, że wszystkie ich produkty mają po prostu niesamowicie wyglądać. Że mają również cieszyć oko, kiedy nie są użytkowane. Kiedy będą na półce, to również mają nam się podobać. I tak jest, słuchajcie. Myślę, że bardziej designerskich strugów ja nie znalazłem przynajmniej. Oczywiście wszystko na CNC i to piekielnie dokładnych. Zobaczmy w takim razie, jak on jest zbudowany. Jest oczywiście tutaj docisk. Kiedy to poluźnimy, to nóż będziemy mogli wyciągnąć z tyłu. O właśnie, teraz już się wszystko poluźniło. Na nożu, jak widzicie, jest taki magnetyczny kapselek. Jest tutaj wyżłobione takie miejsce do tego docisku. Niewielki nóż, prawda? Tutaj szerokość cięcia maksymalna, bo to też oczywiście ważne. Chyba niecałe 30 mm w tym najmniejszym strugu. 20, chyba 7. Jest tutaj również zrobiony mechanizm Norrisa. Spójrzcie. Mechanizm Norrisa to jest ten mechanizm tutaj z tyłu, czyli jest gwint, po którym porusza się ten tutaj mosiężny element, czy aluminiowy, nie wiem, ale w każdym razie ten złoty, na którym jest założony nóż i przez to nóż jest wsuwany i wysuwany. Jest również regulacja ust, tutaj ten docisk i usta sobie regulujemy. I również, jak widzicie tutaj, jeszcze pokażę,
również mamy te dwie płozy boczne. One są dokręcane śrubami imbusowymi. Możemy to poluźnić. Okay. I zobaczcie, możemy oczywiście to całkowicie zdjąć, jeśli będzie nam przeszkadzało. Wtedy strug będzie jeszcze mniejszy. A tutaj są płozy do określania grubości materiału. Przykładowo, jeśli chcemy taką listewkę na przykład zestrugać na grubości i chcemy, żeby na przykład ona miała dokładnie 15 mm grubości, no to wtedy właśnie korzystamy tutaj z tych zderzaków, ustalamy na nich tą wartość, dokręcamy z przodu, dokręcamy z tyłu, później również z drugiej strony i zaraz sobie tutaj będziemy strugać tym maluchem. Jeśli chodzi też tutaj o kąt samego noża, to jest tak zrobione, już Wam mówię, wezmę sobie tylko tutaj kartkę. Kąt nachylenia tutaj w samym strugu jest 12 stopni, kąt fazy noża jest 30 stopni, co razem daje nam 42 stopnie, więc dosyć standardowo. Dobra, wkładamy. Ten pomarańczowy magnesik pod spód. Jest zrobione. Niewielki zbiór. No i tutaj na strugnicy możemy sobie ustawić tylko w ten sposób. I już możemy pracować. Czyli w tym momencie mamy wszystko ustawione. Nie w tą stronę. Ciach. I będziemy oczywiście zbierać do momentu, kiedy grubość tego elementu nie pokryje się z naszymi tymi płozami bocznymi. Zobaczmy sobie jeszcze tak. Słuchajcie, to jest naprawdę malutki strug, ale nie dajcie się zwieść, bo naprawdę praca nim to jest prawdziwa przyjemność. Idzie jak marzenie. A kiedy chcemy pracować zupełnie standardowo, chowamy te płozy. Te płozy również jakby tutaj są tak zrobione, że dobrze się tutaj trzyma, opiera palce o te elementy, więc ja bym raczej tego nie wykręcał zupełnie. Lecimy dalej, oczywiście, ponieważ to tylko pierwszy strug, prawda? To zostawiamy w takim razie go na boku i jedziemy jeszcze z drugim opakowaniem. No i tutaj większa petarda. Jeszcze. Tak da się, słuchajcie. Tym razem spora książeczka, bo jest to już strug bardziej zaawansowany, ma wiele więcej części. Również jest ten taki karnecik na ostrzenie. No i tym razem zawartość pudełka wygląda następująco. Robi wrażenie? Robi. Zaczynamy od samego struga. Proszę, zobaczcie to cacko. Naprawdę piękne wykonanie.
Tak to wygląda. Również oczywiście regulowane usta. Bardzo ciekawy tutaj ten docisk tylny samego noża. Co jest jeszcze w opakowaniu? Mamy skarpetę. Tak jest, skarpeta na strug. Są, słuchajcie, do kupienia takiej skarpety, zupełnie osobne, do przechowywania strugów. Jest taka płoza też, czy ogranicznik boczny do na przykład kąta prostego. To zaraz Wam też pokażę. I tutaj duże dwie płozy. Dokładnie takie same działanie jak w tym mniejszym strugu. Są tutaj jeszcze takie dwie śruby montażowe. To zaraz też Wam pokażę. I jest jeszcze opakowanie ze śrubkami. Ze śrubkami do przykręcania tych płoz bocznych. Kilka tulejek i kilka podkładek, kilka śrub. Zacznijmy w takim razie od samego struga, ponieważ jak powiedziałam, jest tutaj bardzo ciekawy mechanizm i również tutaj jest zastosowany mechanizm Norrisa, czyli jest ta śruba, na którą jest nałożony element, który wciąga i wypycha nóż z samego struga. Odblokujemy sobie tutaj, spróbujemy to rozebrać. Jest tutaj śruba ta pomarańczowa, która dociska. Kiedy poluźnimy to troszeczkę, możemy odblokować i możemy zdjąć nóż. Nóż wyciągamy. I nóż, słuchajcie, też jest, nie jest taki standardowy, ponieważ jest to nóż dwustronny. Tutaj zobaczcie, że na magnesikach jest taki ogranicznik na końcu, taka osłonka. I w tym momencie mamy dwa kąty na samym nożu. Też sprawdzę tutaj w notatkach. Jest to taki nóż, stosowanie takiego noża daje nam 42 stopnie przy obróbce drewna o przekroju czołowym lub 47 do większości działań do użytku uniwersalnego. I tutaj mamy już, jak widzicie, też dużo grubszy ten nóż niż w poprzednim strugu. Tutaj grubość ostrza jest 4,5 mm. Zakładamy to i możemy, no zobaczcie tam, ten pomarańczowy element w środku, to jest ten element właśnie Norrisa. I również, o, teraz będziecie widzieć, również można nim oczywiście poruszać na boki. Zwróćcie tutaj uwagę jeszcze na te dwa pomarańczowe pokrętła w środku. To są takie dodatkowe ustawienia, żeby zminimalizować luz na mechanizmie Norrisa. Generalnie jest tak, że ten mechanizm jest świetny, bo on potrafi wsuwać i wysuwać i ruszać na boki, ale posiada generalnie luz. Czyli wysuwając nóż, jeśli pokręcamy, to później wysuwając, to jest taka chwila luzu, gdzie kręcicie tym pokrętłem, a nic się nie dzieje. Tutaj to poprawiono i takiego luzu nie ma. No i oczywiście ruchome usta, duże pokrętło, takie z takim pokrętłem guzikowym, że możemy tutaj właśnie położyć kciuk. Również to działa praktycznie bez luzów. To co? Sprawdzimy, jak to pracuje w takim razie. Czyli montaż, zakładamy ten nóż do środka. Widzicie, że poruszając z tyłu samym nożem, ja też również poruszam. Dokładamy. Klik i gotowa. Pamiętacie filmy o strugach japońskich, gdzie pokazywałem, że pracuje się nimi naprawdę niezwykle dokładnie. Jednak wymagają one pierwszego przygotowania. Tutaj
firma British City Tools poszła w drugą stronę i jest to strug gotowy do pracy. Wyciągacie z pudełka i od razu możecie śmigać. Więc dla tych osób, które nie lubią szykować narzędzia, tylko chcą zacząć od razu pracować, proszę bardzo, weźmy sobie tutaj te wiórki. Sam jestem ciekaw, jaka grubość. No w granicach 200 mm. Naprawdę, słuchajcie, te strugi, ja już je oczywiście sobie popracowałem na nich i pracuje się na nich doskonale. Troszkę wosku. Idzie to jak marzenie. Rewelacja. Dobra, to teraz jeszcze ta stopa. Pokazywałem te płozy boczne, ale jest jeszcze ten element. I już wam pokażę, jak się go obsługuje. Tutaj mamy miejsca, gdzie możemy zamocować te elementy montażowe. Dokręcamy teraz tymi pomarańczowymi nakrętkami, blokujemy całość i teraz montujemy nasz prowadnik czarny. Proszę bardzo. I on w tym momencie już dba o utrzymanie kąta prostego. Czyli jeśli zamocujemy sobie coś w strugnicy, wtedy dociskamy ten czarny element prowadzący do materiału. I to on już dba o to, żeby ten kąt prosty był zachowany. Czyli jeśli weźmiemy kątownik, to tutaj mamy wtedy pewność, że jest to zrobione już poprawnie, tak jak być powinno. Jest, jest, jest. Kiedy obrócimy tą czarną stopę, czarna stopa, to możemy w tym momencie pracować, słuchajcie, pod kątem 45 stopni. Jest, dobrze. Jest zablokowane. I teraz zobaczcie, przykładam znowu tutaj tą stopę do materiału w ten sposób. Tak. I mamy fazowanie na 45 stopni. Banalny pomysł, znaczy banalny, no nie taki banalny, bo okazuje się, że nie wiem, czy ktoś inny ma jeszcze takie pomysły. No tutaj musiałbym to oczywiście otworzyć trochę. Wysunąć nóż. Z jednej strony. Z drugiej strony mamy, słuchajcie, pofazowane. Dziękuję serdecznie wam za uwagę. Na tym będziemy kończyć. Te dwa strugi oczywiście zobaczycie u nas w normalnej pracy nieraz. Ja osobiście bardzo się cieszę, że są firmy na świecie, które widzą potencjał, potrafią wykorzystać najnowsze zdobycze technologiczne, jak numeryczne obrabiarki właśnie CNC, do tworzenia nowych wizji starych narzędzi, które były znane od lat nam, a teraz mają po prostu nową formę i oczywiście niesamowicie działają. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia wkrótce, cześć!